Chodzi o to, że kiedyś Adrián się we mnie kochał. Co? Co za niespodzianka. Dziś rano myślałam o tobie. Czy to możliwe? Wspominałam twój telefon. Świetnie wyglądasz. Kiedy przyjechałeś? Czy znów wyjedziesz? Nie, Stefanio. Zakończyłem naukę. Jestem okulistą. Nieźle zarabiam. Naprawdę. Zamieszkam w stolicy. Pracuję w klinice i wkrótce otworzę własny gabinet. Wspaniale. Chodźmy gdzieś porozmawiać. Opowiesz mi o swoich planach. Wybacz, ale dopiero co przyszedłem i chcę złożyć Elsie kondolencje. Zaprowadzić cię do Elsy? Do zobaczenia. Do szybkiego. Więc wróciłeś. Tak jak obiecałeś. Nosisz dobry garnitur i wyglądasz znakomicie. Wydoroślałeś, masz pozycję i pieniądze. To dla mnie szansa. Mam szczęście. Traktowałam go jak brata. On chciał mi pomóc i uczył mnie ładnie mówić. Ale jak możesz się domyślić, tracił czas, bo to nic nie dało. Pozostałam głupiutka. Właśnie mu opowiadałam, ile dla mnie zrobiłeś. Nigdy nie widziałaś w nim mężczyzny? Dla mnie był jak brat. A ty gdzie byłeś? Musiałem odwieźć Blankę do domu. Dlaczego? Źle się poczuła, a Juan Miguel zniknął. Co się jej stało? Nagle zaczęła się dziwnie zachowywać. Potem w domu Juana Miguela opowiadała mi niezwykłe rzeczy. Tłumaczyła, na czym polega jej choroba. Chciałem dowiedzieć się czegoś więcej, ale zjawił się Juan Miguel i wyszedłem. Co dziwnego ci powiedziała? Rozmawialiśmy o tym, że pod wpływem choroby staje się inną kobietą. Kompletnie odmienną od niej. Żenię się z Marichuy. Jest aniołem, a nie demonem, jak ty. Ożenię się z nią. Ożenię. Nie ożenisz się z tą gęsią. Jeszcze dziś o to zadbam. Odnajdę Marichuy i usunę ją ze swojej drogi. Dziś w nocy ją zabiję. Jesteś mój, Omarze. Tylko mój. Żadna inna nie może cię mieć. Dlatego ją zabiję. A jak będzie trzeba, to także i ciebie. Ojcze? Będziemy się modlić w intencji Nelsona. Przyłącz się do nas. Dziękuję. Doktorze, kim pan jest dla Marichuy? Widziałem was razem. Wybaczy pan, ale czemu to pana interesuje? Cóż, jestem jej ojcem. Możliwe, ale ona wcale nie jest z tego zadowolona. Słucham? Dlatego panu nie odpowiem. Przepraszam. Czemu narażasz się na afronty? Po co zaczynałeś tę rozmowę? Dlaczego nie idziesz modlić się z innymi? Bo sama nie wiem, czy wierzę w modły. Więc w co wierzysz? W życiowy fart. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Podjąłem trud i podążyłem za dobrem. Dusza ma pokochała obraną ścieżkę i nigdy już nie spojrzę w przeszłość. Wzniosłem ręce ku górze i znalazłem tam czystość.
Dusza ma pokochała ją na zawsze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu casa en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo. Zjawił się w chwili, kiedy naprawdę go potrzebuję. U Velardów ziemia zaczyna mi się palić pod stopami. Martirio ma rację. Znajdę lada chwila z nimi zamieszka, a mnie odprawią. Ale znalazłam rozwiązanie. Israel. Wyjdę za niego. Teraz ma pieniądze. Będę mogła żyć na dotychczasowym poziomie. Dziękuję, Nelsonie. Zesłałeś mi go z nieba. Szkoda, że nie trafiłeś tam wcześniej. Wcześnie dziś wstałaś. Zjadłaś już śniadanie? Tak, i przybiegłam, żebyś dokończyła mi bajkę o królewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach. Stanęłyśmy na tym, że królik pobiegł do kopalni, by sprowadzić krasnoludki do domu, gdzie leżała martwa Śnieżka. Tak, i co dalej? Kiedy wrócili, próbowali ją ocucić, ale nie mogli. Królik opowiedział im, że dostała od staruszki jabłko, które na pewno było zatrute. Biedne krasnale płakały, bo nie mogły ocucić królewny. Zaniosły ją więc na leśną polanę i złożyły na wielkim głazie przykrytym szklaną pokrywą, by wszystkie zwierzątka mogły ją widzieć. Pewnej burzliwej nocy ujrzały na wzgórzu staruchę, która usiłowała schronić się przed deszczem, ale trafił ją piorun i obrócił w popiół. Krasnoludki zrozumiały, że poniosła karę za to, iż otruła Śnieżkę. Minął jakiś czas. Któregoś dnia, gdy krasnoludki odwiedziły królewnę Śnieżkę, ujrzały pochylonego nad nią księcia. Patrzył na Śnieżkę z miłością. Zapytał, kim jest ta piękność? A krasnoludki opowiedziały mu jej smutną historię. Poruszony książę uniósł szklaną pokrywę i ucałował królewnę z uczuciem. Ku zaskoczeniu wszystkich otworzyła oczy. Ucieszyła się, widząc krasnali i przystojnego księcia, który poprosił ją o rękę. Wyobrażasz sobie? Śnieżka go przyjęła, a on zawiózł ją na koniu do swego pałacu, gdzie żyli szczęśliwi do końca swoich dni. Krasnoludki za nią nie tęskniły? Nie, bo odwiedzały ją w pałacu. I bajka skończona. Była cudna. Kiedy opowiesz mi następną? A całus? Śmierć Nelsona wyprowadziła mnie z równowagi. Nie wiem, co teraz zrobi Elsa. Uważam, że powróci do pierwszego narzeczonego, doktora Garibaya. A Beatriz? Amador plotkował, że coś było między nią i Edwardem. To bez sensu. Z tym Amadorem jest coś nie tak. Najpierw nie chciał dziecka. Teraz zaś zżera go zazdrość, że Beatriz znajdzie męża, a jej malec ojca, lepszego niż on. Ma encontrar un compañero y que el chamaquito va a encontrar un padre de verdad y mejor que él.
Masz rację. Na pewno to dlatego. A co z tobą? Jak się mają sprawy? Między tobą a leopardem. Jak jest? Wybaczyłaś mu? Pogodziliście się? Tak. Podczas czuwania w domu Elsy powiedziałam mu, że za niego wyjdę. Ożenię się z Maricui. Ożenię się. Dlaczego? Dlaczego? Ożenię się z Maricui. Kto tam? To ja, Balbina. Wejdź. Zapomniałam o mleku, panienko. Bardzo dziękuję. Postaw na toaletce. Dobrej nocy. Balbina. Co panienka każe?